Ponownie bardzo serdecznie Was witamy z Ewą Pawelą. Dzisiaj druga rozmowa. Ranga tego tematu. Witaj jeszcze raz dla tych, którzy dzisiaj włączyli. Witam serdecznie Państwa. Na Facebooku. No, brzmi to bardzo mocno. Dzisiaj zresztą ten dzień się tak nie skończy tylko na tej audycji, jeśli chodzi o handel dziećmi. Ale to są poważne sformułowania. Handel dziećmi na mięso, seks i rytuały satanistyczne. Zaproponowałaś taki temat. Ja się zgodziłem na takie brzmienie. To bardzo mocno brzmi. Ale... To bardzo mocno brzmi, ale proszę Państwa, niestety ten temat zawiera te wszystkie elementy. Zawiera jeszcze jeden element i to była przyczyna, dla którego ja się nad nim pochyliłam. Jest to jakby w pewnym sensie motyw towarzyszący bardzo wielu zjawiskom z gatunku tego NWO. To znaczy bardzo dużą rolę przy tych wszystkich niewoleniach dzieci czy dorosłych ludzi odgrywa kontrolę umysłu na bardzo różnych poziomach. I może zanim przejdziemy tak naprawdę do działalności Międzynarodowego Trybunału Naturalnej Sprawiedliwości, który właśnie rozpoczął swoje obrady i to był jakby taki kolejny impuls, żeby się zająć tą sprawą, zanim przejdziemy naprawdę do największych i najmroczniejszych problemów obecnego świata, to znaczy do gwałtów, mordów, kanibalizmu, a wszystko to na małych dzieciach albo wręcz na płodach ludzkich. Chciałam Państwu powiedzieć, jakie są nasze troski w środowisku ofiar kontroli umysłu i dlaczego obawiamy się o dzieci naszych członków, czy o dzieci innych ofiar kontroli umysłu, nie tylko w Polsce, ale również o dzieci naszych rodaków za granicą, to znaczy na przykład w Niemczech, to znaczy na przykład na Wyspach Brytyjskich. Proszę Państwa, z kontrolą umysłu jest taki problem, że w momencie, kiedy jakaś osoba, a z reguły to są całe rodziny, zaczyna być poddawana tej obróbce, to dzieją się przeróżne rzeczy. Przede wszystkim wszyscy członkowie rodziny odczuwają to zdalne elektroniczne nękanie. Kiedy mówię wszyscy członkowie rodziny, to znaczy, że chodzi tutaj zarówno o rodziców, o dzieci, jak i o zwierzaki. Objawia się to przeróżnie, ludzie się czują bardzo źle, z reguły mają kłopoty ze spaniem, kłopoty z koncentracją, ale zawsze w takiej rodzinie jest wybrana jedna główna ofiara, która na przykład jeszcze dodatkowo, oprócz tych objawów fizjologicznych czy oddziaływania na jego emocje, może słyszeć głosy w głowie. I to się dzieje bardzo często. I teraz taka rodzina bardzo szybko jest tak głęboko zaburzona, że ci ludzie zaczynają szukać ratunku. Oczywiście pierwsza rzecz to zaczynają chodzić do różnych lekarzy. W tym na przykład zaczynają się stawiać w gabinetach psychologicznych czy psychiatrycznych, ponieważ albo uważają, że dopadła ich jakaś depresja, albo w momencie, kiedy mają głosy w głowie, no to zaczynają sobie stawiać pytanie, czy przypadkiem nie zwariowali. W dodatku z reguły jest tak, że w tym początkowym stadium osaczania pewnej rodziny uruchamia się gang stalking. To znaczy nagle wokół tego kręgu osób pojawiają się różni ludzie, całe ich ekipy czy watachy, które wykonują jakieś przedziwne czynności, na przykład samochody, które jeżdżą za wszystkimi członkami rodziny albo na przykład za dziećmi itd., itd. I wtedy cóż w takiej sytuacji robi ojciec albo samotna matka? Po prostu przerażona, bo tutaj się zaczynają się naprawdę dziać jakieś dziwne rzeczy. Z reguły temu towarzyszą różne dysfunkcje w domu, to znaczy warczy lodówka, strzelają żarówki, włącza się sam telewizor. Więc ci ludzie wykonują drugą rzecz, taką racjonalną,
To znaczy idą na policję i opowiadają o tym, co spotyka ich rodzinę na policji. I tutaj, proszę Państwa, zaczyna się problem, dlatego że praktycznie natychmiast te osoby są kwalifikowane przez przyjmujących ich policjantów jako osoby albo niezrównoważone psychicznie, albo po prostu dotknięte jakąś fobią. I dlatego kieruje się je praktycznie standardowo na badania psychiatryczne. I ci ludzie na te badania psychiatryczne idą z absolutną dobrą wolą. W dobrej wierze. W dobrej wierze, no prawda? No szukają pomocy. Państwo w osobach swoich funkcjonariuszy publicznych chce im tej pomocy dostarczyć. Proszę Państwa, niestety po jakimś czasie okazuje się, że to była pułapka, dlatego że wtedy taki rodzic albo czasem obydwoje wychodzą z diagnozą po prostu schizofrenii paranoidalnej. I to już jest jakby po prostu przygotowanie do późniejszych określonych działań. Co się dzieje następnie? Następnie taka rodzina, która nie może spać, nie może funkcjonować normalnie. Zdarzają się przeróżne sytuacje, na przykład to jest tak zwana śpiączka teta, to znaczy ludzie, którzy są za pomocą tej zdalnej wiązki wprowadzani w taki stan letargu, po prostu mogą nie dojechać do pracy, bo się po prostu nie obudzą na właściwym przystanku. Ja na przykład mam coś takiego, że po prostu zasypiam, po prostu wprowadzają mnie w coś w rodzaju letargu i wtedy na przykład bardzo wiele osób z naszych kolegów w StopZecie straciło pracę po prostu dlatego, że raz, drugi, trzeci nie stawili się o czasie do pracy, bo spali w środkach komunikacji miejskiej. Oprócz tego taki człowiek niewyspany, a ci ludzie mogą nie spać na przykład przez parę miesięcy i to całe rodziny, po prostu może popełnić błąd w pracy. Jeżeli jest atakowany bardzo silną wiązką, to wtedy wszystko naokoło niego się psuje. Pracodawca logicznie myśli, że to on psuje, że on nie umie obsługiwać tego sprzętu, głównie sprzętu komputerowego czy elektronicznego. To bardzo często skutkuje zwolnieniem, skutkuje no po prostu poważnymi kłopotami finansowymi w danej rodzinie. Jeżeli sytuacja się przeciąga, jeżeli to nękanie jest naprawdę bardzo mocne i jeszcze dotyczy dzieci, bardzo często taka rodzina decyduje, że ona się po prostu wyprowadza z tego mieszkania. Albo je sprzedaje, albo wyjeżdża gdzieś na emigrację, licząc, że tam będzie lepiej. Bardzo rzadko jest lepiej. Z reguły ten system dopada naszych rodaków wszędzie tam, gdzie pojadą, przynajmniej w granicach Europy. I proszę Państwa, to jest pewna równia pochyła do tego, żeby na przykład rozpadały się te związki. Ludzie nie wytrzymują tej presji, ludzie nie rozumieją, co się z nimi dzieje, indukowane im są różne stany agresywne, emocjonalne, złe. W związku z tym do tej pory zgodne stadło zaczyna żyć jak pies z kotem, rozpadają się te rodziny. Rozpadają się te rodziny, z reguły dzieci zostają przy matce. I proszę Państwa, jest pewna prawidłowość, na przykład na Wyspach Brytyjskich, że bardzo szybko przy tej matce pojawia się jakiś konkubent. I Państwo mi nie uwierzycie, ale ci konkubenci mają jeden zawód wykonywany aktualnie, to znaczy są ochroniarzami w jakichś firmach angielskich na Wyspach, a tak naprawdę to byli albo dawnymi policjantami, albo dawnymi wojskowymi. Proszę Państwa, my sobie naprawdę nie zdajemy sprawy, ilu ludzi, którzy wychodzą ze służb specjalnych, jest w tej chwili zagospodarowywanych właśnie. Niestety w złych celach, ale teraz bo po co? Musimy takie pytanie już w tej fazie. Ale ja już po mówię. Co? Tak, po ale co? Ja już mówię. I ja miałam przypadki dwóch matek, które się zorientowały, że tak naprawdę to jest fałszywy związek, to jest jakiś fałszywy układ i one odebrały to jako zagrożenie dla ich dzieci. W związku z tym uciekły z tymi dziećmi do Polski, żeby te dzieci
chronić. Proszę Państwa, w tej chwili na całym świecie jest taki mechanizm, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich i w Niemczech, że pod wszelkimi pozorami odbiera się rodzicom prawo do wychowywania własnych dzieci. Pretekstem do tego może być bieda, pretekstem do tego może być właśnie taka skarga na jakieś elektroniczne nękanie, pretekstem do tego może być praktycznie wszystko. Ja właśnie przypominam... z tym, co w gazecie ostatnio, wprawdzie takiej, jak tak się mówi, wiesz, popularnej, z tytułem sąd odebrał dziecku, bo było rodzicom, bo było za chude. No to tego jeszcze nie widziałam, no ale pamiętamy wszyscy tą sprawę, kiedy usiłowano pozbawić praw rodzicielskich parę, która nie chciała dopuścić do zaszczepienia czy do podania niewłaściwego leku swojemu noworodkowi. I proszę Państwa, my naprawdę mamy w tej chwili cztery takie przypadki. Cztery przypadki już tylko w ramach wąskiej grupy członków StopZ-u, gdzie ci ludzie są pozbawieni praw rodzicielskich. Dzieci idą albo do adopcji do obcych rodzin, albo są przetrzymywane w domach dziecka, no i właśnie proponowane do adopcji zagranicznych, tak jak o tym opowiada pan Paweł Bednarz. I proszę Państwa, te dzieci są wywożone do innych krajów, w tym do takimi dwoma krajami, gdzie właśnie te dzieci z domów dziecka trafiają preferencyjnie, to są Stany Zjednoczone Ameryki i to są Włochy. I proszę Państwa, to jest jedna przyczyna, dla której dla naszego środowiska sprawa handlu dziećmi i sprawa tego, co się z nimi stanie później, po takich adopcjach, jest naprawdę sprawą priorytetową. Bo mimo, że te dzieci mają kochającą matkę, kochającego ojca, kochających dziadków, którzy też w razie, jeżeli prawda, sąd uznaje, że rodzice nie spełniają warunków, bo na przykład nie mają stałego adresu albo nie mają wystarczającego stałego dochodu, prawda, no to się znajdują dziadkowie albo się znajdują jakieś ciocie, które postulują pieczę zastępczą. Z reguły, proszę Państwa, w takich przypadkach nie dopuszcza się rodziny, po prostu dzieci są kierowane do adopcji. Jesteśmy w obliczu takich zjawisk, informacji, coraz częściej jakby konfrontowani. Dla wielu ludzi to są rzeczy nie do zaakceptowania, zbyt drastyczne, żeby w ogóle o nich słuchać, o nich mówić. I jest najbardziej bulwersujące jest jednak to, że ten proceder, który jest jednak na wielką skalę od lat realizowany. Zresztą satanistyczne praktyki mają długą historię, ale najbardziej boli to, że mimo istnienia tylu mediów, tak zwanych demokratycznych i wolnych, ten temat przebija się w sposób no, najtrudniejszy. Po ilu latach wyszły afery pedofilskie, czy w kościele katolickim, czy też w show biznesie, gdzie trzeba było tylu ofiar, żeby to się mniej lub bardziej przebiło do tych właśnie mediów głównego nurtu. Ale już to, że dzieci mogą być dosłownie, jak to nas brzmi to strasznie, że mogą być pokarmem, mięsem w czasie rytuałów satanistycznych, to już jest rzecz, która przez gardło generalnie w mainstreamie nie przejdzie lub też bardzo rzadko przechodzi. Proszę Państwa, ostatnio taką aferą, która wydawałoby się, że zelektryzuje nasze sumienia i naszą świadomość, była afera Pizzagate. Mhm. Ja specjalnie sprawdziłam w prasie polskiej, no praktycznie nikt tego nie podjął. Poza bodajże, no praktycznie nikt tego nie podjął, przeciwnie, pojawiły się artykuły, że to jest wszystko jedna wielka ściema, jedna wielka ustawka i tak dalej. Tymczasem, proszę Państwa, właśnie niedawno zaczął obradować Międzynarodowy Trybunał Naturalnej Sprawiedliwości, w którym to trybunale zasiadają dwaj ludzie o ogromnej renomie i odpowiedzialnościach zawodowych czy społecznych, którzy są wielkimi sprzymierzeńcami ofiar kontroli umysłu. Mówię tutaj o
bardzo doświadczonym oficerze CIA z 25-letnim stażem. To jest Robert David Steele. Człowiek, który w roku 2017 został zaproponowany do pokojowej Nagrody Nobla właśnie za swoją pracę w dziedzinie ochrony dzieci, pokoju i na rzecz i przeciwko pedofilii. Również w 2012 był nominowany z ramienia Partii Reform na wyścigu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Jak mówię, od lat zajmuje się pedofilią i po wyjściu z armii, po zakończeniu swojej normalnej służby, nie tylko w CIA, ale był również współzałożycielem Wydziału Wywiadu Korpusu Piechoty Morskiej, on się właśnie zajmował od ponad 10 lat tym problemem. I jak mówił, w zasadzie do wybuchu afery Pizzagate wszyscy patrzyli na niego jak na niespełna rozumu, że w ogóle odważa się poruszać ten temat. Drugą osobą, szalenie zasłużoną dla TI-sów i zresztą twoim dwukrotnym bądź rozmówcą. Trzykrotnym rozmówcą i gościem ostatniej edycji Międzynarodowego Dnia Walki z Kontrolą Umysłu jest William Binney, były dyrektor techniczny NSA, kryptolog, najlepszy łamacz kodów zimnej wojny, człowiek, który jest postrzegany w Ameryce jako absolutny bohater. Nakręcono o nim film pod tytułem A Good American, czyli dobry, prawy Amerykanin, dlatego że on wraz z grupą kolegów po 2001 roku, kiedy się zorientował, że narzędzia wywiadowcze, które stworzyli, nie służą bynajmniej do walki z wrogami Ameryki, ale wręcz przeciwnie, służą do pozbawiania Amerykanów ich podstawowych praw człowieka, on wtedy zrezygnował ze swojego zaszczytnego stanowiska. Cała ta grupa była bardzo represjonowana. On tak naprawdę skończył na wózku inwalidzkim. Takim go widać na wywiadzie, takim go widzieliśmy na międzynarodowej konferencji w Brukseli i on wraz z dwoma innymi znakomitymi kolegami z różnych służb wywiadowczych, holenderskich bądź angielskich, po prostu są komisarzami technicznymi tego Międzynarodowego Trybunału Naturalnej Sprawiedliwości. Trzeba powiedzieć, że on się ukonstytuował po prostu oddolnie. Nie jest on w jakiś sposób nominowany przez jakieś establishmentowe struktury, rozumiem. To znaczy, ja już mówię. W jaki sposób on się ukonstytuował, co o nim wiemy? Po programie umieszczę pod filmem umieszczę linki do wypowiedzi tych panów. Proszę Państwa, to nie jest oficjalny trybunał. To znaczy, to nie jest znaczy, trybunał nominowany przez establishment. On jest oficjalny w tym sensie, że no, ogłosili ludzie, jest okej. Znaczy, on jest, on jest oficjalny, ale on nie jest oficjalną strukturą prawniczą, chociaż na jego czele stoi znakomity sędzia międzynarodowy i konstytucjonalista z Australii, Sir John Walsh. To on tak naprawdę ma funkcję śledczą, dochodzeniową. To znaczy, chodzi o to, żeby za pomocą przesłuchań ofiar tych rytualnych satanistycznych nadużyć stworzyć coś w rodzaju takiej bazy danych. Robert Steele mówi, że ten trybunał ma być magnesem. Ma być jakimś takim ogniskiem, które przyciągnie do siebie informacje na temat wszystkich nadużyć, wszelakich nadużyć dotyczących dzieci na naszej planecie. On w swoich wywiadach mówi bardzo wyraźnie, że już wiedzą, już są dokumenty, są statystyki, że rocznie znika na planecie 8 milionów dzieci. To jest 20 tysięcy dzieci dziennie, proszę Państwa.
Mówi, że tymi wszystkimi procederami jest objętych rocznie od 600 do 800 tysięcy amerykańskich dzieci, nie licząc tych dzieci, które zostały porywane we wszystkich innych krajach i są wwożone, że tak powiem, w sposób ukryty, tajny do Ameryki po to, żeby służyć właśnie do tych niecnych celów. Ja przypomnę, że bodajże w zeszłym roku z polskich miast i wioseczek zniknęło 3000 dziewczynek i młodych kobiet. Proszę Państwa, a w Polsce ginie bez śladu, ginie rocznie 20 tysięcy osób. Proszę Państwa, Znaczy, gdzie mimo że trafiają ci część ludzie? tych osób się znajduje, część można wytłumaczyć Nie, nie, to już pewnie, jest. to jednak większość tych ludzi Większość z tych jest, ludzi się nie nie odnajduje odnajduje i nie ma pomysłu, co to się i stało. nasze służby nie mają żadnych, Informacji. prawda, informacji, jakie są ich dalsze losy. Proszę Państwa, ja przypominam, że i tak jest na całym świecie. Ale że również Fundacja Dobrego Pasterza umieszcza na swoim kanale filmiki, gdzie są bardzo poważne zeznania i świadectwa, że w tych procederach porywania i szmuglowania potem tych dzieci przez granicę uczestniczy policja. Znaczy, może nie tak, nie cała policja, No nie tylko cała, mówmy przedstawiciele, o ludziach z tych niektórzy instytucji, z tych funkcjonariusze organów. policji. Ale proszę Państwa, ja już od razu mówię, że takie sygnały dochodzą według świadectwa pana Roberta Steela, dochodzą naprawdę z bardzo wielu krajów. I teraz, proszę Państwa, jeszcze zanim przejdziemy do tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest taki szalony popyt na świecie na to młode ludzkie ciało, chciałam Państwu powiedzieć, że wygląda w tej chwili na to, że jakby doszło do pewnej polaryzacji w elitach rządzących, nie tylko amerykańskich, ale w ogóle na całym świecie, i doszło do polaryzacji w różnych agencjach wywiadowczych. To znaczy, niewątpliwie, i tak to się ocenia, są agencje rządowe na całym świecie, jest ich bardzo dużo, które parają się tym procederem. Znaczy uczestniczą w handlu dziećmi, chcesz powiedzieć? Uczestniczą w handlu Czy chcesz dziećmi. powiedzieć, że uczestniczą w sensie programowym, czy raczej ich pracownicy uczestniczą jako mafia? Bo nie sądzę, że jest to, wiesz, usankcjonowane prawem danego państwa i jakimiś instrukcjami, które mają charakter, powiedzmy, oficjalno-rządowy czy To znaczy, ministerialny. oczywiście, To że są raczej mafijne rzeczy. To jest mafia, czy to jest coś, co to są wchodzi? oczywiście A. są układy mafijne. Dlatego część tych oficerów i różnych członków służb specjalnych, które ma sumienie, buntuje się coraz bardziej, Zgadzam prawda? się, zgadzam się, ale po tej złej stronie mocy to nie tylko są pojedyncze jednostki, to są naprawdę całe piony operacyjne, bo to jest ogromna, że tak powiem, operacja logistyczna I duże pieniądze. i Bardzo. totalne pieniądze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi na przykład o handel ludźmi na organy, to takie dziecko posprzedawane, pokrojone, posprzedawane na części, w zależności od tego, w jakich krajach ono jest Odebrane, sprzedawane, tak, rozumiem. to jest na przykład w Ameryce, to są 2 miliony dolarów. Była taka kiedyś afera pomiędzy pewnymi przedstawicielami Izraela a Stanami Zjednoczonymi, gdzie, prawda, te organy były wyjmowane na Bliskim Wschodzie, może niekoniecznie Izrael, w każdym razie było tak, że mniej więcej na Bliskim Wschodzie to kosztowało 600 tysięcy. W momencie, kiedy się udało te organy dostarczyć do Stanów Zjednoczonych, to było 2 miliony, więc to było naprawdę niezłe przebicie. Ale proszę Państwa, są agencje, które niekoniecznie są rządowe, które Tak. niekoniecznie są rządowe, które w opinii bardzo wielu przedstawicieli służb specjalnych czy różnych ludzi dobrze poinformowanych
Para się tym procederem praktycznie od II wojny światowej, nie tylko w celach rytualnych, nie tylko w celach zarobkowych, ale również po to, żeby za pomocą właśnie takich siatek pedofilskich uzależniać od siebie rządzących. To jest kolejny bardzo, bardzo istotny problem, dlatego że w ten sposób może funkcjonować tak zwany deep state, w ten sposób mogą funkcjonować tak zwane struktury stand behind, to znaczy agencje w agencji, utajnione agencje w agencjach, które po prostu poprzez zapewnienie, dostarczanie pewnym przedstawicielom elit, właśnie. Stosowo elit trzeba wziąć w jakiś cudzysłów albo zmienić jego sens. Bo oczywiście, ale, tak ale po prostu w ten sposób za pomocą różnych zboczeń seksualnych i wiedzy o tego typu skłonnościach można sobie naprawdę podporządkować całe rządy, całe komisje na i całe każdego struktury się ma papiery, wystarczy narodowe. Wciągnąć człowieka w tego typu praktyki tak, i w każdej chwili można ale Janusz, go właśnie tutaj dochodzimy do drugiego punktu, który mnie szalenie leży na sercu. Oczywiście proszę tego nie odebrać, że ja tutaj w jakikolwiek sposób usprawiedliwiam te elity, czy tych rządzących, którzy korzystają tych z tego typu, od razu którzy korzystają z tego typu usług. Ale proszę Państwa, pojawia się problem wraz z tymi zdalnie oddziaływującymi na system nerwowy człowieka technologiami. Pojawia się problem i o tym też są doniesienia, o tym też są świadectwa, że ci ludzie są uzależniani od tego typu rzeczy. Specjalista SEIA od właśnie programów kontroli umysłu, którego miałeś przyjemność przesłuchiwać, rozmawiać z nim 8 lutego ostatniego roku, dr Robert Duncan, największy specjalista w dziedzinie kontroli umysłu w zasadzie chyba na świecie, on poświęcił parę lat na przeprowadzenie wywiadów z ofiarami kontroli umysłu po to, żeby zaprezentować specjalny aneks do raportu dla Komisji Senackiej USA, która badała nadużycia wywiadów amerykańskich. I on mówi wyraźnie, że praktycznie nie ma targeta, czyli ofiary kontroli umysłu, tego namierzanego celu, na którym by przynajmniej nie próbowano właśnie wpędzić go w ten ślepy zaułek pedofilii. To ma różne wymiary. Przede wszystkim ludzie, którzy, młodzi mężczyźni, którzy słyszą głosy w głowie, po prostu są absolutnie zachęcani. Że na przykład jak idzie jakaś dziewczynka, oni ją mijają na ulicy, czy jakiś chłopczyk, prawda, to się omawia, prawda, ewentualne. Po prostu jest tego typu słowna stymulacja ekscytacji seksualnej. No i wreszcie na ich skrzynki nie wiadomo skąd przychodzi pornografia dziecięca. Także proszę Państwa, to jest bardzo ważny element. I wreszcie ludzie, którzy przeszli tego typu programowanie, mówią, że bo można w ten sposób, prawda, zmienić orientację seksualną człowieka. I o tym opowiadają nie tylko Robert Duncan, o tym opowiada również John Norsen, że praktycznie po odpowiedniej obróbce w krótkim czasie można z każdego zrobić zboczeńca seksualnego. Ale proszę Państwa, to nie tylko to. David Steele mówi, że również są w krajach za oceanem głównie, to znaczy Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, są w niektórych dzielnicach biedoty całe hodowle kontrolerów kontroli umysłów, znaczy tych, którzy są od dziecka programowani w specjalnie wybranych rodzinach na kontrolerów, na katów. I są z kolei inni przedstawiciele,
którzy są programowani na ofiary. I to naprawdę, że są rodziny, które znakomicie w ten sposób zarabiają. O tym na przykład opowiada Cathy O'Brien w swojej słynnej książce, ona jest po polsku Transformacja Ameryki. I on mówi, są całe hodowle. Żeby tylko dodać, ponieważ w mainstreamie pojawiła się informacja, to się troszeczkę odbiło szerokim echem, o takim obozowisku niedużym, gdzie znaleziono chłopców, jeden z nich wycieńczył się z głodu. Oczywiście było takie ogólne, no jakieś dzieci tutaj, no jedno zmarło, jakieś zapomniane miejsce, te dzieci nie wiadomo po co tam były trzymane, może do celów szkolenia terrorystycznego, ale to jest tylko mały kawałeczek gigantycznego problemu potężnej góry lodowej, gdzie gdzieś przebił się do mediów głównego nurtu, bo gdzieś to wyszło tak, że nie udało się tego przykryć, gdzie takie obozowisko dla małych chłopców wiesz, było porzucone. Ale Janusz, o tym mówił Max Spears. Tak. I proszę Państwa, ja te osoby nie upoważniły mnie do tego, żeby podawać ich personalia, prawda? Ale ja znam dwie dorosłe osoby we Wrocławiu, które twierdzą, że jako dzieci im się po prostu pewne rzeczy przypominają, ale są, jest to obudowane faktograficznie w historii ich, że na przykład nie ma, w albumach nie ma zdjęć przed trzecim rokiem życia. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że przede wszystkim takie programowanie kontroli umysłu za pomocą właśnie traumy maksymalnej, to znaczy gwałtów, mordów i tak dalej, rytuałów satanistycznych, to się dzieje i najlepszy do tego jest okres pomiędzy urodzeniem a końcem trzeciego roku życia. I te dzieci naprawdę przechodzą przez piekło. I te dzieci naprawdę przechodzą przez piekło. Proszę Państwa, jest dużo gorzej i tutaj już zmierzamy no, do tych najczarniejszych aspektów. Do tych najczarniejszych aspektów jest dużo gorzej, dlatego że na przykład jest taki proceder, jest taka hodowla ludzi, że kobiety zachodzą w ciążę, albo im się powoduje poronienia, albo prawda, dochodzą do porodu i rzekomo dla tych elit najbardziej takie energetyczne, najbardziej stymulujące jest spożywanie, proszę Państwa, no ciał tych, no nawet płodów ludzkich. Nawet płodów ludzkich. Także... Były kiedyś takie w internecie też informacje ze zdjęciami przerażającymi, też nie jestem w stanie tego do końca oglądać, ale to bardzo wiarygodnie wyglądało, że są takie choćby w Chinach ekskluzywne restauracje, ekskluzywne, gdzie podaje się właśnie jako element menu płody, czy części płodów dzieci, no niby to poronione, ale to już jest blisko do tego, by poronienia sztucznie wywoływać i brać te płody do celów konsumpcyjnych. To są rzeczy, które ja wiem, że może niektórzy z nas wyłączyli teraz naszą audycję na Facebooku i nie oglądają, bo uważają, że to są zbyt drastyczne rzeczy, albo że to jest w ogóle niemożliwe, ale ja uważam, że my nie możemy tak po prostu udawać, że tego nie ma, skoro jest tyle już tak poważnych tropów, wręcz dowodów na to, że dzieją się takie straszne rzeczy. Ale proszę Państwa, to nie tylko to. My nieświadomie też jesteśmy kanibalami. Ja Państwu polecam znakomitą niedaleko audycję na prisonplanet.pl po polsku pod tytułem Kanibalizm. Proszę Państwa, te abortowane płody są naprawdę używane jako polepszacze smaku w bardzo szerokiej gamie produktów. To jest Coca-Cola, to jest Nestle. No, to już podajesz nazwy. I parę, no tak, ale to jest powszechnie wiadome. Wiesz, to jest powszechnie wiadome. Ale proszę Państwa, teraz wracam właśnie... To tak, jak na marginesie też dzięki Jurkowi Ziębie upowszechniono w Polsce wiedzę, przynajmniej w naszych środowiskach, że większość szczepionek tak naprawdę namnażanych jest na Tak, ale to jest, ale to jest no. też, to jest też oficjalna, mhm. to już oficjalna wiedza tak. i nikt się... Nie może tego zaprzeczyć. I nikt się z tym nie kryje. Proszę Państwa, kolejną taką sprawą jest seks z bardzo małymi dziećmi. Bazą taką podstawową do tego typu działań
jest coś w rodzaju energetyki naszego ciała subtelnego. Dlaczego? Dlatego, że uważa się, że zwłaszcza gwałt analny popełniany na chłopcach, po prostu pozwala wyciągać tą najlepszą energię No to z są tych potężne dzieci. zasoby, energia I seksualna jest bardzo właśnie silna. tutaj jest to, o czym już mówiliśmy w poprzednim programie, że tak bardzo istotne jest, żeby te wszystkie, przepraszam za określenie, działania na tych dzieciach Są zbrodnią. odbywały się z maksymalną brutalnością. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w tych dzieciach wyzwala się Strach. adrenalina, wyzwala Strach, się adrenalina. strach, adrenalina, kortyzol. I to po prostu jest dla tych, w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie Nie, to są zwyrodniałych, ale w zwyrodniałcy. cudzysłowie elit, po prostu coś w rodzaju takiego Przysmaku. odmładzającego, nie, Ale też świeżącego. odmładzającego koktajlu. Tak. Robert David Steele mówi właśnie o tym, o tej tak zwanej adrenalizowanej krwi tych dzieci. Mel Gibson oficjalnie mówi, możecie Tak. Państwo to odnaleźć na Wolnej Polsce, że po prostu wszystkie studia w Hollywoodzie ociekają wręcz krwią tych małych dzieci i że po prostu ten cały świat showbiznesu Suplementuje się, mówiąc. no, to jest coś w rodzaju suplementacji. Robert David Steele mówi, że znakomity w tym celu jest również szpik kostny tych dzieci. No i wreszcie wszelkie, już o tym po części mówiłam, no po prostu potrzebne są części zamienne. Potrzebne są części zamienne. Niektórzy mają po parę przeszczepów serca i w związku z tym, No ten, który był jednym z no tak, najbardziej David Rockefeller. nobliwych, właśnie po którymś z kolei wymianie serca już nie przetrzymam, No więc daj Boże zdrowia. proszę Państwa, tak to wygląda. Również Robert Steele o tym mówi. Potem, jak już się wypije albo wyssie te najwartościowsze energetycznie elementy, utylizuje Resztki. się resztę. I niestety to albo służy do spożycia, albo po prostu się tam do czegoś to dodaje, Może do jakichś dowodów. czy wręcz pali. Proszę Państwa, to jest straszliwa rzeczywistość. To jest straszliwa rzeczywistość i naprawdę bardzo trudno sobie z tymi sprawami poradzić. Ale niestety ktoś musi. Ktoś musi to ogarnąć, ktoś musi się temu przeciwstawić, ktoś musi dopaść tych ludzi i postawić ich Szacunkiem. przed wymiarem sprawiedliwości, nie tylko naturalnej, ale też takiej normalnej, ludzkiej. I tutaj, proszę Państwa, ten trybunał ma naprawdę bardzo duże atuty. Robert Steele mówi wprost, że poprzez swój skład, zwłaszcza poprzez skład tych swoich komisarzy technicznych, oni mają wszystkie instrumenty w ręku, ponieważ Trybunał jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast oni pracują w oparciu o całe zespoły swoich przyjaciół, swoich Z dawnych czasów zaprzyjaźnionych służb, którzy mają sumienie i chcą im pomagać. i którzy Bo tacy nadal też są w są. tych Tak jest, służbach. tak I jest. Robert Steele Bo służby mówi, dzielą się na te dwa światy. Nie można powiedzieć, że wszyscy w służbach są źli. Tam i Robert jest Steele armia też dobrych mówi, ludzi. dopadniemy każdego sędziego, który oddał dziecko do nieprawnej adopcji. Dopadniemy każdego prokuratora. Dopadniemy każdego dziennikarza z mainstreamu, Skądkolwiek. który po prostu Przyczynił się do tej krzywdy. przyczynił się do tej krzywdy albo, prawda, wyszydzał tego typu tematykę. On mówi, proszę Państwa, mamy wszystkie Wasze maile, mamy wszystkie Wasze rozmowy Tym razem ta nagrane. inwigilacja może I się do tym czegoś razem, przydać. i ci ludzie mówią, chodzi o to, Dlaczego żeby się ta musi przydać nasza ta praca, te inwigilacja? nasze pomysły służyły temu, czemu służyć miały, to znaczy dobru człowieka, a nie Czy wręcz wyłapywaniu przeciwnie. przestępców, a nie gnębieniu uczciwych ludzi? I proszę Państwa, ostatni już, ale chyba najważniejszy już element tej historii,
To znaczy, jak oni mówią bez ogródek, że umoczeni są w to wszyscy. Umoczona, na przykład David Steele mówi, że umoczona w to jest również armia amerykańska. Konkluzją jego wypowiedzi na otwarciu tego posiedzenia tego trybunału było coś takiego, że powiedział, że jego zdaniem należy pozamykać wszystkie zamorskie bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w innych krajach, dlatego że on przemierzył cały świat i wiele tych baz odwiedził i szkolił tam żołnierzy różnych misji pokojowych. I dużo się dowiedział na miejscu, tak? Dużo się dowiedział na miejscu. On opowiada, no ale to już Państwu, bo to już jest naprawdę zbyt drastyczne, co ci żołnierze na przykład potrafili wyrabiać w Iraku czy w Afganistanie, o tym już mówić nie będziemy. Natomiast on jako właśnie oficer CIA uważa, że te bazy absolutnie nie służą obronie narodowej, one absolutnie nie służą obronie czegokolwiek. One są po prostu takim pasem transmisyjnym do, cytat, szmuglowania broni, złota, brudnych pieniędzy, narkotyków i małych dzieci. I proszę Państwa, ostatni element tej mojej wypowiedzi. Chciałabym Państwu przybliżyć artykuł, w zasadzie dwa artykuły. Artykuł, który się ukazał w 2015 roku w Nexusie, to jest numer z listopada, grudnia, ale cały ten artykuł pod tytułem Tajna agencja DVD, izraelska broń atomowa i inne sekrety, możecie Państwo znaleźć w archiwum na wolnejpolsce.pl. I drugi artykuł po polsku, który się na ten temat ukazał, to na blogu pana Romana Nachta, artykuł pod tytułem Niemieckie diabły i loża DVD. O co chodzi? Poproszę pana realizatora w tej chwili o pokazanie zdjęcia pewnej małej dziewczynki, Maddie McCann. Dziewczynki, która została w maju 2007 roku porwana z hotelu w Portugalii i wszelki ślad po niej zaginął. Głośna sprawa? Bardzo głośna. Najgłośniejsza sprawa, naprawdę cały świat, cała Europa. Bo rodzice byli dosłownie obok. Szukała tego dziecka, bo rodzice byli dosłownie obok, drugie dziecko spało i prawda, nikt się nim zaopiekował. Natomiast ta śliczna czterolatka zginęła. Proszę Państwa, pojawiły się w różnych miejscach internetu opinie, że to dziecko zostało dostarczone przez specjalną siatkę pedofilską takiej utajnionej agencji prywatnej DVD, agencji o charakterze neonazistowskiej. Jej pełna nazwa to jest Deutsche Verteidigungsdienst, to znaczy służba obrony Niemiec. I proszę Państwa, doniesienia o tej tajnej agencji, która ma być właśnie taką strukturą stand behind, która rządzi nie tylko kolejnymi rządami niemieckimi, ale również poprzez swoje koneksje CIA wpływa na rządy Stanów Zjednoczonych i na politykę Stanów Zjednoczonych. Doniesienia o tej organizacji płynęły z paru źródeł wywiadowczych bądź dyplomatycznych, no i ale niestety praktycznie wszyscy, którzy się tym tematem zajmowali, albo zostali zamykani w psychiatrykach, chociaż byli to ludzie z ogromnym doświadczeniem i z ogromnym prestiżem socjalnym, albo po prostu ginęli, i są bardzo poważne poszlaki, które płyną z agencji wywiadowczych, że ci, którzy sygnalizowali wpływy i zbrodnie tej agencji, byli po prostu przez nią likwidowani. To jest agencja, która miała zostać założona w latach 20. ubiegłego wieku.
Jako sojusz rodziny Bushów, przypominam, to dziadek William W. Czy dziadek Bush, no dziadek obecnie Busha Bush'a. juniora, Prescott Bush, tak naprawdę za pomocą amerykańskich banków, głównie banku Harrimana, ale też JP Morgana, finansował tak zwany projekt Hitler, to znaczy finansował partie nazistowskie. Później, pod koniec II wojny światowej, w 1940 roku, miał tą organizację, w 1943 roku, miał tą organizację przejąć Wilhelm Canaris, o którym krążą opowieści, że bynajmniej nie zginął, tak jak to zostało powiedziane. I jeżeli Państwo posłuchacie chociażby Bogusława Wołoszańskiego, to naprawdę są podstawy, że tak się nie stało. I proszę Państwa, ta organizacja ma cicho i bardzo skutecznie opanowywać na planie społecznym, na planie ekonomicznym i na planie społecznym nasz świat. To są te nadchodzące struktury Czwartej Rzeszy. Uważa się na przykład, że takimi ekspozytorami właśnie tej agencji DVD jest grupa Bilderberg oraz Komisja Trójstronna. I teraz, proszę Państwa, wracając do kazusu tej małej medii McCann, z wielu źródeł policyjnych tropy biegną właśnie do tych ludzi. Ta mała dziewczynka miała być wywieziona z Portugalii, umieszczona na statku, który przez 2 tygodnie cumował przy wybrzeżach Maroku. Potem miała być przetransportowana statkiem do Anvers w Belgii i tam dostarczona jednemu z najwyższych funkcjonariuszy Komisji Europejskiej. Nie będziemy dawać nazwisk, tym bardziej, że to są poszlaki i w zasadzie wszyscy wydawcy, prawda, podają bardzo konkretne fakty, na przykład jak ten, że policja angielska wiedziała przez 2 tygodnie, kiedy ta dziewczynka znajdowała się na statku, gdzie ona była. Doniesienie było anonimowe. W ogóle to są znaczy, fantastyczne. Czyli wiedziała, miała doniesienie, no ale nie sprawdziła. Nie sprawdziła. Nie sprawdziła. Proszę Państwa, to są niesamowite historie, jak zarówno policja portugalska, jak policja angielska, czy potem policja włoska, bo stamtąd też były sygnały, po prostu jak to wszystko tuszowano i zamiatano. Bo wszędzie są ludzie tej mafii. Wszędzie pod, są ludzie tej mafii. Pod dywan. Ale proszę Państwa, bardzo ważna poszlaka, że tak faktycznie mogło być, że to dziecko mogło być dostarczone na czyjeś zamówienie, jest fakt, że siedziba tej organizacji, główna siedziba tej organizacji, mieści się w Dachau. To brzmi jak bardzo blisko obozu, bardzo blisko obozu, co jest szczególnie istotne, dlatego że, proszę Państwa, kontrola umysłu, nazistowskie badania nad kontrolą umysłu zaczęły się już w Dachau, to jeszcze było przed wojną. Porywano. Znaczy tam nie trzeba porywać, tam też byli. Nie, nie, więźniowie, ale porywano się... z ulicy, porywano z ulicy Niemców, Niemców no, wybitnych, ponad przeciętność, po to, żeby ich poddawać obróbce LSD. Proszę Państwa, służby specjalne III Rzeszy chciały stworzyć tak zwane doskonałe platońskie społeczeństwo. Zresztą to był projekt w ogóle faszystowski. Przypominamy działalność Evoli, Juliusa Evoli i tak dalej, i ich produkcję, prawda? Tak, i cały program genetyczny, jeśli chodzi cały o wyhodowanie nowej rasy. Ale również, proszę Państwa... Lebensborn przykładowo, historycznie udokumentowany bardzo tak, mocno. Ale przede wszystkim chodziło o kontrolę umysłu, chodziło o to, żeby wychować doskonałych Niemców, doskonałych obywateli niemieckich, więc ta organizacja ma główną siedzibę w Dachau, natomiast również ma siedzibę w Brukseli,
w budynkach Komisji Europejskiej. I proszę Państwa, co bardzo znaczące dla kontroli umysłu, pod tym samym adresem, dokładnie pod tym samym adresem, mieści się agencja SATINT. SATINT to jest europejski monitoring satelitarny. Jeżeli mamy świadomość tego, że ofiary kontroli umysłu są namierzane przez związki i lokalizowane przez GPS-em, przez związki prawdopodobnie z satelitów szpiegowskich, no to mamy odpowiedź na pewne, no daleko idąca zbieżność na pewne pytania. Proszę Państwa, no to w zasadzie z mojej strony na dzisiaj byłoby wszystko. Bardzo mi zależy, żebyście Państwo się ewentualnie pochylili nad tą sprawą tej agencji DVD. O niej pisał bardzo obficie i on był w zasadzie takim głównym jej denuncjatorem, pewien dyplomata angielski. Jego prawdziwe nazwisko to był Edward Hare. On był nie tylko dyplomatą, nie tylko człowiekiem wywiadu, ale również był znakomitym finansistą, ekonomistą i jako taki był oficjalnym doradcą ekonomicznym Margaret Thatcher. Więc to absolutnie nie była osoba przypadkowa, czy osoba, która, prawda, nagle mogłaby się ulec jakimś fobiom, jakimś mrzonkom. Zresztą zapłacił za to, został prawdopodobnie zabity przez tą agencję. Także proszę Państwa, znajdziecie Państwo linki do tego wszystkiego pod filmem. I proszę Państwa, na koniec chcę podzielić się z Państwem taką no, bardzo istotną refleksją. Aha, jeszcze chciałam tylko, zanim puenta, chciałam tylko powiedzieć, że związki pomiędzy kontrolą umysłu a jakąś niemiecką tajną agencją rządową wypunktował też w swoim jedynym wywiadzie pan William Pawelec. Pan William Pawelec był również współpracownikiem Armii Stanów Zjednoczonych i służb specjalnych. Był programistą komputerowym, on się zajmował zabezpieczaniem różnych systemów w różnych tajnych ośrodkach. I on znakomicie opowiada w dwóch swoich wywiadach pod tytułem William Pawelec i technologia mikrochipów. Znajdziecie to Państwo na Ripsonar News. On opowiada, w jaki sposób na te super tajne narady o mikrochipach, jak te mikrochipy się dopiero rodziły, w jaki sposób na te narady stawiali się ludzie, którzy nigdy nie byli zaproszeni, którzy mieli, prawda, pokonywali wszystkie systemy zabezpieczeń, a potem się okazywało, że ci ludzie nie istnieją, że są znikąd. I tak naprawdę chodziło tutaj o technologię, początkową technologię mikrochipów, które wyprodukowano w latach 90. bodajże w ilości miliardów. Robiła to filia Siemensa w Dolinie Krzemowej. Potem te filia Siemensa się zamknęła, mikrochipów nikt nie odnalazł. Wiadomo, że zostały rozdysponowane. Zostały rozdysponowane. Więc Siemens tutaj też wskazuje również na ten trop niemiecki. I wreszcie konkluzja. Proszę Państwa, jest taki wywiad Roberta Steela o właśnie Międzynarodowym Trybunale i o całej tej problematyce z pewną dziennikarką. I ona w pewnym momencie już naprawdę no, na granicy szoku i załamania nerwowego pyta się, no dobrze, ale dlaczego oni to robią? O sprawcach. A on mówi, bo mogą. Proszę Państwa, a ja dodaję, bo mogą, bo my im na to pozwalamy. Bo taka jest prawda. Bo taka jest prawda. Odwracając głowę z obrzydzeniem, gasząc tego typu audycje, prawda, uważając, że normalni ludzie tego nie mogą zrobić, nie chcemy się zanurzać w to piekło. Nie chcemy o tym piekle informować, a ono naprawdę istnieje. I ono tak naprawdę zaczyna już przeważać
nad tym dobrem generowanym przez dobrych ludzi. Odwróćmy tę tendencję. Naprawdę nie pozostawajmy obojętni. Są ludzie w Polsce, którzy się z tym problemem mierzą. Są dzieci w Polsce, które może spotkać ten sam los. Tutaj, nie bądźmy obojętni. Ewa, dziękując sobie za olbrzymi dzisiaj, no, może być wykład z mnóstwem bardzo konkretnych informacji, bardzo konkretnych rzeczy. Jednocześnie anonsuję, to chyba tak los sprawił, bo do studia w tej chwili zmierzają dwie siostry razem z panem Pawłem Bednarzem, które próbują ratować swoją trzecią, młodszą siostrę, niepełnoletnią, przed przymusową oczywiście adopcją, podejrzaną adopcją. Mam nadzieję, że dowiemy się bezpośrednio z ich ust, o co w tym wszystkim chodzi, ale te przykłady jak Angela ostatnio, czy wcześniejsze, kiedy 16-latka ma być, można powiedzieć, wzięta do adopcji w Ameryce, za 2 lata ma pełnoletność i nie chce. I są w Polsce rodziny, które prawnie mają możliwość wzięcia ją w adopcję i ktoś forsuje takie rozwiązanie, to po prostu jest tylko potwierdzenie tego, że również i w Polsce ta zbrodnicza ośmiornica ma swoje macki, łapy i duże wpływy. Janusz, no... Bo też tego tematu nie można w żaden sposób rozwinąć. Nikt nie chce się go podjąć. Ja zdaję sobie sprawę, że dla części ludzi sceny publicznej mówienie o tym oznacza pewne ryzyko dla kariery, więc oni w obawie przed karierą, bo nie są świadomymi uczestnikami tego procederu, ale bojąc się o tym mówić, stają się w sumie współodpowiedzialni za ten proceder. Ale proszę Państwa, miejcie Państwo świadomość, i proszę to przekazać panu Pawłowi Bednarzowi, że ta struktura, o której ja opowiedziałam, ten Międzynarodowy Trybunał, to jest właśnie adres i oni o to proszą, żebyśmy wszystkie tego typu przypadki zgłaszali. Naruszenia, przypadki, nasze podejrzenia zgłaszali. Oni mówią otwartym tekstem, że wszystkie agencje, które powinny interweniować, udają ślepe. Interpol, FBI, wszyscy. Mają wiedzę, ale nie mają wiedzę, nie chcą, jest nie tutaj podejmują. Jakaś czapa. Proszę Państwa, ale ponieważ są dzielni, uczciwi, wszędzie. Współczujący ludzie. Również i tam w tych instytucjach. Którzy, nie, ale mówię w tym momencie o tych sędziach tego Trybunału, którzy chcą oddać całą swoją wiedzę na rzecz tych krzywdzonych dzieci, nie wahajmy się, po prostu nie wahajmy się skorzystać z tej okazji. Trzeba się zorganizować, trzeba tłumaczyć te sprawy, chociaż akurat pan Paweł Bednarz, prawda, jest anglojęzyczny, więc tutaj on nie będzie miał tych problemów. Ale trzeba to generalnie tłumaczyć masowo dla ludzi. Ale trzeba to tłumaczyć z angielskiego też na polski. Trzeba dokładnie to tłumaczyć z angielskiego na polski. Ja wzywam wszystkie dobrych anglistów, prawda, żeby właśnie w ramach takiego wolontariatu. Wolontariatu po prostu przetłumaczyli te linki, tłumaczyli te dokumenty, które ten Trybunał będzie produkuje. Będzie już na przykład wszystko jest po litewsku, prawda? A po polsku jeszcze nie. Jeszcze nie. No, to a zabieram. Po polsku jeszcze nie. Mam nadzieję, że to szybko nadrobimy. Ewa, bardzo, bardzo dziękujemy tutaj za to niezwykłe dzisiaj odważne i niezwykłe wystąpienie. Cały czas jesteśmy z Tobą. Mam nadzieję, że widzowie również idziemy w tą stronę, która oznacza też ratunek dla nas samych, dla naszych dzieci. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Nie zostawcie tej sprawy. Po prostu nie dziękuję zostawcie. Dziękuję bardzo. I przepraszam, że było to tak Ewa, ostre. Tak miało być.